Witam wszystkich serdecznie. Na dzisiejszych zajęciach wykonamy sobie kolejne ćwiczenia rozciągające do sznura kręgosłupa. Ćwiczenia są przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Zapraszam. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, że chwytamy się za prawą nogę i próbujemy wyłożyć sobie ją tyle, ile damy radę, na lewe uda. Powoli, lekko naciskamy na prawe kolano, próbując je opuścić w dół. Plecy mają być wyprostowane. I patrzymy przed siebie. Zdejmujemy powoli prawą nogę i zaplatamy sobie powolutku lewą nogę. Wykładamy stopę na prawe udo i powoli naciskając na lewe kolano opuszczamy je. Wykonujemy co najmniej 3 razy za każdą nogę, na prawą i na lewą. Następne ćwiczenie polega na tym, że zakładamy sobie lewą stopę przed prawą nogę, prostujemy plecy i rozciągamy prawą nogę z tyłu. Schodzimy powoli z pozycji. Siadamy na piętach i będziemy przekładać prawą nogę przed lewą nogę. Robimy klęk poparty, przekładamy nogę i prostujemy lewą nogę z tyłu. Prostujemy plecy, kładziemy dłonie na prawym kolanie i trzymamy pozycję. Kładziemy dłonie na macie i wracamy do pozycji wyjściowej. Ostatnie ćwiczenie będzie polegało na tym, że będziemy rozciągać kręgosłup. Wykonujemy pół szpagat i powoli idziemy dłoń za dłonią do przodu. Kładziemy się na prawym kolanie, zamykamy oczy i odpoczywamy. Powoli podchodzimy dłoni do kolana i podnosimy się. Głowa podnosi się ostatnio. Siadamy do pozycji wyjściowej i zmieniamy nogę. Lewa noga ustawia się przed prawą nogą i wyciągamy się do przodu kręgosłupem. Podnosimy się powoli i podciągamy nogę do pozycji wyjściowej.